Aleksander Hutyra, moim gościem dzisiaj Olek Śliwka. Olek czy Aleksander Śliwka? Ja preferuję Olek, mimo że niektórzy w oficjalnych szczególnie jakby rzeczach wymieniają mnie jako Aleksander, to mi jest łatwiej i wygodniej jako Olek. To zrobimy tak, żeby naszemu gościowi było wygodniej i lepiej, więc Olek Śliwka naszym gościem. Wczoraj mecz z Suwałkami. Powiedz, jak na chłodno już właściwie ocenisz to spotkanie? Na chłodno cieszymy się na pewno z tego, że wygraliśmy je za 3 punkty, mimo początkowych kłopotów. W pierwszym secie popełniliśmy dużo błędów własnych, ja się też ich nie wystrzegłem. Także myślę, że to spowodowało porażkę w pierwszym secie. Potem najważniejsze jest to, że dobrze zareagowaliśmy na to i podnieśliśmy się, zagraliśmy dużo lepiej w kolejnych 3 partiach i wystarczyło to na pokonanie zespołu z Suwałk. Jasne. A powiedz, jakby masz tak, że oglądasz każdy mecz, cały mecz, analizujesz po meczu, czy po prostu zostawiasz to sztabowi? Na pewno sztab zawsze po każdym spotkaniu wykonuje pracę, analizuje nasze spotkania, nasze zagrania i potem wyciągają z tego wnioski. Natomiast też ja osobiście czasami proszę kogoś ze sztabu, żeby przygotował mi jakieś małe wideo, jakąś małą analizę. Też często w następnych dniach po meczu trenerzy zapraszają nas na indywidualne wideo, pokazują, które elementy można poprawić, co można zrobić lepiej i aby grać w kolejnych meczach skuteczniej. Czyli była już analiza wczorajszego meczu? Już wiesz, co trzeba poprawić, co ma być lepsze w kolejnym spotkaniu? Wczorajszego meczu jeszcze nie, ale dzisiaj na pewno na popołudniowym treningu będziemy o nim rozmawiać i będziemy szukać miejsca do poprawy. Jasne, sporo sukcesów reprezentacyjnych ostatnio, ale może cofnijmy się trochę do przeszłości, jak to się wszystko zaczęło, bo wiem, że pierwsza była piłka nożna. I co było dalej? Zacząłem od piłki nożnej. Był to klub przy szkole podstawowej numer 5 w Jaworze, Jaworia Jawor. Bardzo wielu chłopaków tam uczęszczało, grało w piłkę. A pamiętam, że to była chyba 5 klasa, gdzie powstał równolegle klub siatkarski, założony między innymi przez moich rodziców, ich znajomych i generalnie taką grupkę ludzi, która po prostu chciała stworzyć coś nowego, chciała zrobić klub siatkarski również dla chłopców, bo istniał taki dla dziewczyn, ale tylko dla dziewczyn. Więc powstał tak Spartacus Jawor. Początkowo w 5 klasie uczęszczałem na treningi piłkarskie i siatkarskie, ale okazało się szybko, że ciężko jest połączyć obie dyscypliny i zdecydowałem się na siatkówkę, czego ani trochę nie żałuję. Czyli jesteś przekonany, że gdybyś jednak zdecydował się na piłkę nożną, to nie byłbyś aż tak wysoko, jak jesteś teraz w siatkówce? Myślę, że w piłce nożnej przede wszystkim jest ogromna ilość chłopaków, ogromna ilość zawodników, którzy uprawiają tą dyscyplinę i jest bardzo ciężko przebić się na wysoki poziom. Można powiedzieć, że tylko wybrańcy się przebijają, a w siatkówce jednak predyspozycje fizyczne, wzrost i tego typu rzeczy dają malutki handicap do tego, żeby zajść wyżej. Oczywiście miałem po drodze bardzo dużo szczęścia, włożyłem w to dużo ciężkiej pracy, ale myślę, że mimo wszystko w piłce nożnej byłoby dużo, dużo ciężej i jestem bardziej predysponowany do dyscypliny takiej, jaką jest siatkówka. Taka ciekawostka, to prawda, że jesteś leworęczny, ale prawonożny? Tak, to prawda, ale sprawa z leworęcznością też nie była taka oczywista. A z tego, co pamiętam, to było tak, że robiłem większość rzeczy jedną i drugą ręką. Prawa również służyła mi do wielu czynności, natomiast bodajże w przedszkolu po złamaniu obojczyka w prawej ręce musiałem wszystko nauczyć się robić lewą ręką, gdy prawa była w gipsie i potem mi tak zostało, zaczęło wszystko lepiej wychodzić lewą i ponoć wtedy ta lewa ręka zaczęła dominować. Ale jest sprawność w obu rękach i to widać przy tych twoich kiwkach oburącz. To jest jakby twój taki znak rozpoznawczy, nikt inny tego nie robi. Cóż, na pewno są zawodnicy, którzy też robią takie rzeczy, ale patrzyli od ciebie. Nie, niekoniecznie, ale staram się też używać, wiadomo, prawej ręki, a czasami grać oburącz, staram się wymyślać nowe zagrania, jakoś urozmaicać tą grę, bo też nie lubię takiej nudy i rutyny, tylko atakowania w jeden sposób. Także czasem nawet na wyrost kombinuję za dużo, ale lubię to robić i jakby też jest to przez to wszystko ciekawsze, a ja też wtedy czerpię z tego o wiele większą radość.
Jasne. Mówiłeś, że w siatkówce jednak do siatkówki miałeś lepsze predyspozycje wzrostowe, ale nie jesteś jednak najwyższym siatkarzem. Jednak chyba swoją grę opierasz na bardziej na skoczności, dynamice, takim wyszkoleniu technicznym. Oczywiście, pomijając pozycję libero, to z pewnością w każdej drużynie, w której gram, większość zawodników jest jednak wyższa ode mnie, ale myślę, że akurat na mojej pozycji i powiedzmy specjalizacji, bo chciałbym być zawodnikiem, który jest znany głównie z przyjęcia, nie z ofensywnych, chociaż też oczywiście chciałbym być zawodnikiem wszechstronnym, ale myślę, że mój wzrost w zupełności wystarcza i jest taki optymalny do pozycji i do roli, jaką mam na boisku. Jesteś zadowolony z miejsca, w którym aktualnie się znajdujesz? Siatkarsko? Tak, jestem zadowolony na pewno z tego, jak to się wszystko do tej pory toczy, natomiast też pozostaję cały czas głodny i sukcesów, i bycia lepszym i zawodnikiem, i też człowiekiem. Chcę się cały czas rozwijać i to nie jest tak, że już chciałbym spocząć na laurach i jakoś to dograć. Mam dopiero 24 lata i chciałbym jeszcze dużo osiągnąć i być dużo... mieć trochę więcej jeszcze i trofeów, i medali na szyi, i dodatkowo być coraz lepszym, dojrzalszym zawodnikiem, i stawiam sobie na pewno wysokie cele. Dużo medali, dużo osiągnięć w ostatnich latach. Powiedz, czy tego grania jest czasami za dużo? To nie jest tak ułożone, że już wam jakby ta przyjemność z grania gdzieś tam ucieka przez to, że tego jest za dużo? Na przykład tutaj też pytanie o kwalifikację olimpijską, jako dwukrotni mistrzowie świata. Nadal musieliście jednak wystąpić w turnieju kwalifikacyjnym. Jak ty do tego podchodzisz? Najpierw, czy nie jest tego za dużo? Jest, myślę, że głos zawodników całego świata i protest, który złożyli zawodnicy do Światowej Federacji, pokazuje, że ilość spotkań, dodając spotkania ligowe i potem sezon reprezentacyjny, wszystkie te turnieje, jest ich naprawdę dużo, nie ma przerw między nimi, co powoduje, że tak naprawdę sezon idzie ciurkiem i nie ma tak naprawdę okresu, w którym można odpocząć. A stąd też trenerzy reprezentacyjni dają odpocząć kluczowym zawodnikom, a przez to spada jakość widowiska i tak naprawdę trzeba sobie zadać pytanie, czy idziemy w stronę jakości widowiska, czy idziemy w stronę zarobienia jak największej ilości pieniędzy poprzez kolejne turnieje dla Federacji Światowej. A rozmowy trwają, zobaczymy jak one się skończą. A myślę, że będzie wszystko się układało w dobrym kierunku. Jeśli chodzi o kwalifikację olimpijską, to jest to też osobna kwestia, bo zasady kwalifikacji olimpijskiej na siatkarski turniej zmieniają się tak naprawdę dosyć często. Na poprzednie igrzyska w Rio reprezentanci Polski musieli rozegrać ponad 20 spotkań, żeby dostać się do igrzysk. W tym roku wystarczyły tylko 3. Także zostało to dużo bardziej skrócone. Natomiast też w innych dyscyplinach widzimy to, że mistrz świata jednak czy nawet mistrzowie kontynentów mają kwalifikację olimpijską zapewnioną. W siatkówce trzeba sobie to wywalczyć w zupełnie inny sposób. Nie wiem, czy jest to kwestia, w sensie kto o tym decyduje i czy jest to dobre i czy jest to złe. Ciężko powiedzieć, ale też ciężko wymagać, aby ujednolicić się zasady dla wszystkich dyscyplin. Także jest to, co jest, trzeba sobie z tym radzić i po prostu grać tak, aby znaleźć się na tym turnieju. Ale mówisz, że w innych dyscyplinach ta kwalifikacja olimpijska jest, jeśli chodzi o mistrzów świata, to nie jest tak, że w siatkówce, nie czujesz, że w siatkówce trochę ci mistrzowie są deprecjonowani? Że to jakby w większości dyscyplin to jest taki najważniejszy tytuł, a tutaj w siatkówce jednak on nie daje tej kwalifikacji. I tak naprawdę jaki jest najważniejszy tytuł w siatkówce, jak ty do tego podchodzisz? No, prosty przykład, pierwszy z brzegu. W piłce nożnej to mundial, to Mistrzostwa Świata są zdecydowanie największym turniejem i każdy marzy o zdobyciu tam właśnie złotego medalu. Natomiast Igrzyska Olimpijskie są traktowane trochę po macoszemu. Jest to turniej do lat 23 plus bodajże trzech starszych zawodników. I na pewno nie jest to turniej, na który wszystkie światowe gwiazdy chcą się wybrać i zdobyć złoto lub cokolwiek medal olimpijski. W siatkówce zdecydowanie to turniej właśnie na igrzyskach jest zdecydowanie najważniejszy i oczywiście Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy mają ogromne znaczenie, ale te Igrzyska Olimpijskie to jest coś, o czym marzy każdy siatkarz i również myślę, że reprezentacja Polski ma duże apetyty, duże marzenia na to, aby ten medal olimpijski zdobyć.
Właśnie, są dwa złote medale Mistrzostw Świata, ostatnio są medale Mistrzostw Europy, Pucharu Świata i tak dalej, ale brakuje w ostatnich latach tych medali olimpijskich. Powiedz, czy teraz jest takie nastawienie, to jest główny cel kadry, taki, który Vital Heinen ustalił, że trzeba zdobyć ten medal na igrzyskach? Tak, gdy Vital przyszedł do kadry, ustawił jasny cel, a jego praca miała na celu to, aby na Igrzyskach Olimpijskich zdobyć medal i wszystko, co było po drodze, miało się do tego przyczynić. A do tej pory idzie bardzo dobrze, wszystko idzie zgodnie z planem, a nawet powyżej planu, tak naprawdę, co podkreślał Vital. Także można być optymistą, natomiast nie można zapomnieć o tym, że również inne reprezentacje, mocne reprezentacje chcą zdobyć te medale i może być bardzo ciężko. Turniej olimpijski jest bardzo specyficzny, nie jest może najcięższym turniejem, jeśli chodzi o siatkówkę, bo jest tylko 12 drużyn i tak naprawdę tych drużyn, które aspirują do medalu, jest powiedzmy 6-7, a reszta drużyn to nie są na pewno pretendenci, ale ta faza ćwierćfinałowa, która zapewnia awans do strefy medalowej, której reprezentacja nie przebrnęła przez parę ostatnich turniejów olimpijskich. A myślę, że jest w tej chwili zdecydowanie do złamania i myślę, że jest reprezentacja na pewno na to gotowa, aby powalczyć o te medale. Jasne, mamy tylu zawodników na najwyższym poziomie, że śmiało można powiedzieć, że dwie drużyny reprezentacyjne spokojnie na jakiś taki najważniejszy turniej można by wystawić. Czy jest jakaś inna reprezentacja, myślisz, która może cieszyć się tak szeroką ławką na tak wysokim poziomie? Myślę, że w tej chwili nie i na pewno nie aż w takiej skali, bo co jest też ogromnym, myślę, plusem i osiągnięciem trenera Heinena, bo on przychodząc do reprezentacji jasno postawił sprawę, że w Lidze Narodów, czyli turnieju teoretycznie rangą najniższym wśród tych wszystkich imprez siatkarskich, choć i tak prestiżowym, postanowił dać szansę młodym zawodnikom, dać szansę jak największej ilości zawodników, maksymalnej tak naprawdę, jaką mógł zgłosić, bo zgłosił 26 zawodników albo 27 na cały turniej Ligi Światowej. I on tak naprawdę przez te 5 turniejów interkontynentalnych sprawił to, że każdy z nich zagrał mecz reprezentacji, co było wcześniej nie do pomyślenia. Była szóstka, była może dwunastka, która jeździła na wszystkie turnieje. I potem też może przez zmęczenie, przez podróże brakowało świeżości. Tutaj nie dość, że podstawowi zawodnicy mogli odpocząć i zebrać siły na najważniejsze momenty sezonu reprezentacyjnego. Po drugie, wielu młodych zawodników zadebiutowało, złapało pewność siebie, poczuło, obyło się z tą atmosferą grania w reprezentacji, z presją, z noszeniem właśnie koszulki, jak to mówi się, z orzełkiem na piersi. I myślę, że same korzyści z tego w tej chwili wypłynęły, bo mimo tego, że było dużo rotacji, że grało bardzo dużo zawodników, w dalszym ciągu w tej Lidze Narodów dwa razy pod rząd awansowaliśmy do finałów. W tym roku udało się zdobyć również brązowy medal. Także i wyniki są dobre, i bardzo wielu zawodników gra, i najważniejsi odpoczywają. Także ten pomysł naprawdę można uznać za bardzo dobry. Czyli tak naprawdę czujesz to, że ta konkurencja spowodowała, że szybciej się rozwijasz, że ten ostatni rok, dwa to był taki bardzo rozwojowy u Ciebie? A na pewno ilość szans, ilość spotkań, które mogłem rozegrać w reprezentacji, dała dużo, dużo pewności siebie i myślę, że każdemu daje. A niewątpliwie to jest właśnie to, o czym każdy siatkarz marzy, właśnie gra w reprezentacji, gra przed własną polską publicznością również. Poczucie tej magicznej atmosfery to daje bardzo duże doświadczenia i siatkarskiego, bo rywalizujesz na tym najwyższym światowym poziomie, ale również takiego psychicznego, tak jak mówię, obycia się, funkcjonowania z presją, radzenia sobie właśnie z graniem w reprezentacji. Także myślę, że też ilość jakby szans i spotkań, które rozegrałem, daje bardzo dużo na plus. Jasne. Masz coś takiego, jakieś takie cele do zrealizowania przez całą swoją karierę, czy to wszystko u Ciebie tak płynie po prostu z meczu na mecz, z sezonu na sezon? Cóż, ja zawsze, jak zaczynałem grać w siatkówkę, nie narzucałem sobie od razu celu bycia w reprezentacji, grania na Mistrzostwach Świata i innych turniejach. Chciałem na początek grać w polskiej lidze, być zawodnikiem polskiej ligi, gdy to się udało, potem chciałem być w reprezentacji, gdy to się udało, potem chciałem właśnie zdobyć medal jakiejś wielkiej imprezy.
I na razie wszystko się udaje i powoli narzucam sobie cele, choć one często są bardzo ambitne, to do tej pory udawało się je realizować, także mam nadzieję, że również tak będzie w przyszłości. Jasne, powiedz, teraz wrócimy troszeczkę do czasów liceum. Pobyt w Spale to był dla Ciebie taki najlepszy wybór, jeśli chodzi o rozwój Twojej kariery? To najwięcej Ci dało, myślisz, jeśli chodzi o bazę techniczną i tak dalej? Myślę, że na ten moment, w którym byłem, czyli szkołę średnią, to był zdecydowanie najlepszy wybór i trenerzy, którzy tam byli, trener Jacek Nawrocki, trener Pawlik, trener Czaja, a wszyscy inni, których mogłem nie wymienić, przyczynili się do tego, że zrobiłem postęp i każdy tak naprawdę, który był w szkole i może powiedzieć, tak naprawdę Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Spale powoduje, że uczeń może się tylko skupić na siatkówce i na nauce i tak naprawdę nic innego go nie rozprasza. Szkoła jest usytuowana w takim miejscu, że nie ma nic innego, można powiedzieć, nie rozprasza uczniów, nie ma rozrywek, jest ona usytuowana w lesie. Generalnie wszystko sprowadza się do siatkówki w głównej mierze, a także do nauki, do przygotowania do matury i tak naprawdę ilość treningów, warunki, jakie tam nam stworzono, jakie są teraz dla chłopaków, którzy tam się uczą, to wszystko sprawia, że naprawdę młodzi chłopcy mają wszystko, aby robić postępy, jeśli chodzi o siatkówkę i być jak najlepszymi zawodnikami wychodząc ze szkoły. Ale również jest ogromna poprawa, jeśli chodzi o inne kluby i naprawdę w wielu miejscach w Polsce można dobrze grać w siatkówkę, można się wiele nauczyć i myślę, że to też poszło, że to też jest duża siła, bo widać, że młodzież zdobywa również medale na młodzieżowych imprezach. Młodzież na młodzieżowych imprezach, no powiedzmy, wiemy, o co chodzi, na rozgrywkach U18, 19, 20, rocznik 9-7 zdobył wszystkie możliwe złote medale, wygrał wszystkie możliwe mecze w młodzieżowych rozgrywkach. Także widać, że jest szkolenie u nas w Polsce i co pokazuje też dorosła kadra, ci zawodnicy przybijają się powoli do, coraz młodsi zawodnicy do dorosłej reprezentacji i to wszystko idzie harmonijnie, tak jak powinno i przyszłość myślę, że też jest. Rysuje się w takich jasnych barwach. Mówisz, że w Spale mogłeś się skupić w dużej mierze głównie na siatkówce i nauce, ale przez tą brak tych rozrywek, o których mówisz, rozgrywek oczywiście nie brakowało, nie było tak, że troszeczkę czasami było dość tej siatkówki? Już nie było takich pomysłów? Czy to twoje nastawienie było 100% takie, że nie ma po prostu innej drogi i nią trzeba iść? Oczywiście pojawiały się takie momenty, bo jest to normalne i w każdym zawodzie, w każdej pracy, w każdej szkole zawsze są ciężkie momenty, ale każdy, myślę, kto szedł do szkoły, miał świadomość, gdzie się wybiera i po co przede wszystkim się tam wybiera i to też wiadomo, że w młodym wieku, jeszcze idąc do szkoły średniej, tak naprawdę jest się jeszcze dzieckiem i nie ma się świadomości pełnej odpowiedzialności i tak dalej, ale myślę, że ja miałem jakoś tam w głowie nastawienie na cel, miałem swoje marzenia i robiłem wszystko, żeby je osiągnąć. Tak naprawdę w Spale stworzono nam na tyle dobre warunki, co znowu się powtórzę, ale że mogliśmy tak naprawdę musieliśmy tak naprawdę iść do przodu siatkarsko i to naprawdę jestem w szkole bardzo wdzięczny za to, czego się tam nauczyłem. Jasne, ale nie wszyscy poszli tą drogą. Są siatkarze w reprezentacji, którzy jednak nie zdecydowali się na Spałę. Bodajże Artur Szalpuk grał w młodej lidze, czyli nie ma jednak takiej tendencji, że to musi być Spała, ale w Twoim przypadku się jednak sprawdziło, tak? Tak jest. Takie porównanie, wśród właśnie drużyny Mistrzów Świata mniej więcej połowa zawodników była uczniami Szkoły Mistrzostwa Sportowego, połowa nie, więc tak naprawdę nie ma reguły i w każdym miejscu można się nauczyć grać w siatkówkę, ale na pewno Szkoła Mistrzostwa Sportowego jest tą placówką, która wyprodukowała najwięcej tych najlepszych, powiedzmy, zawodników. Więc jest to z pewnością miejsce kapitalne do rozwijania swoich umiejętności. Mówiliśmy tutaj w kontekście Spały o sporcie, ale też o nauce, więc ty chyba raczej zawsze dobrze radziłeś sobie w szkole. Był czerwony pasek w Spale?
Tak, miałem w każdym roku. A czerwony pasek udawało się generalnie w spale nauka w takich wąskich grupach, bo klasy liczyły maksymalnie 12 uczniów. W naszym przypadku to się zmieniało, ale było to około 10 chłopaków. Tak naprawdę można się dobrze przygotować do matury, bo taki jest główny cel jakby edukacji w tej szkole. Tak naprawdę oni nie chcieli zrobić z nas naukowców, bo wiadomo, że cel szkoły jest inny. Natomiast chcieli przygotować nas tak jak najlepiej do matury, żeby zdać ją w spokoju i żeby to nie było dużym zmartwieniem i ewentualnym problemem w przyszłości. A mieliście lekcje z tego, jak wypowiadać się na przykład podczas wywiadów, takie rzeczy, już przygotowania do dalszej kariery? Pamiętam, że zdarzały się na języku polskim tego typu wzmianki. Były może nie warsztaty, ale były lekcje poświęcone temu, jak w jaki sposób się wypowiadać, co mówić konkretnie, czego mogą wymagać dziennikarze. Potem pamiętam również, jak przyszedłem do Warszawy w pierwszym moim roku grania, mieliśmy też spotkanie z pewną dziennikarką, która też przedstawiała nam, czego dziennikarze oczekują, co chcieliby usłyszeć, w jaki sposób odpowiadać na pytania, także na pewno jest to bardzo pomocne potem w funkcjonowaniu z całym światem dziennikarskim. Czyli jak widać, siatkarze są do tego przygotowywani. Możliwe, że piłkarzom jednak brakuje tych lekcji, o których mówisz, ale nie będziemy już tego poruszać. Masz kontakt ze wszystkimi, z którymi chodziłeś w spale do szkoły, do klasy? Lepszy, gorszy kontakt, ale z większością chłopaków utrzymuję stały. A wiadomo, że nie da się tego robić ze wszystkimi, ale jeśli chodzi o moją klasę, z większością chłopaków utrzymuję do dziś kontakt. Niektórzy grają dalej w siatkówkę, niektórzy w tą siatkówkę już nie jest to ich sposób na życie, ale z pewnością wszyscy na pewno dobrze wspominają te czasy. Jasne, no to jednak zamierzchłe czasy, więc przejdźmy może troszeczkę dalej. Kariera klubowa, mówiliśmy o reprezentacji. Tam była Resowia, była Warszawa, był Olsztyn. Powiedz, jak wspominasz pobyt w każdym z tych klubów? W Rzeszowie zagrałem 2 lata. I generalnie przez te wszystkie 4 lata, w sumie już teraz 5, ale przez 4 pierwsze lata mojej zawodowej przygody z siatkówką byłem zawodnikiem Resowi Rzeszów i po prostu byłem do klubów wypożyczany. Pierwszy rok rozegrałem w Warszawie, było to na pewno wielkie wydarzenie, bo to był pierwszy rok w Prusidze, tak naprawdę początek też dorosłego życia, bo wiadomo, wrócę jeszcze do czasów spały, tam mieliśmy wszystko tak naprawdę pod nosem, mieliśmy jedzenie, mieliśmy pranie, mieliśmy tak naprawdę niczym się nie martwiliśmy, my tylko trenowaliśmy i się uczyliśmy, ewentualnie sprzątaliśmy swój pokój, ale też były, mieszkaliśmy tak naprawdę w hotelu, w którym też były normalnie funkcjonujące sprzątaczki i cały ten system, także można powiedzieć, że wyjazd do Warszawy był takim trochę na początku ciężkim zadaniem i trzeba było sobie z tym wszystkim poradzić, trzeba było sobie ugotować, trzeba było zrobić to na czas, trzeba było wyprasować sobie rzeczy, trzeba było wszystkie te czynności wykonać, co nie było na początku łatwe, ale też było dobrą szkołą życia. Mieliśmy paru starszych zawodników, którzy nam pomagali i służyli dobrą radą. Pamiętam, że mieszkałem właśnie z Arturem Szalpukiem i z Krzyśkiem Bieńkowskim w jednym mieszkaniu. I jakoś sobie ze wszystkim radziliśmy i teraz ten rok też świetnie wspominam. Był to też pierwszy rok mojej gry. I rzeczywiście gry, bo udało się większość sezonu rozegrać. W moim przypadku, za to też Kubie Bednarukowi dziękuję, że dał mi wtedy szansę i jakoś mogłem się pokazać w lidze. Potem wróciłem do Rzeszowa, i ten rok nie był dla mnie z pewnością najlepszy, głównie przesiedziałem go na ławce rezerwowych, ale też byłem w drużynie prawdziwych gwiazd i w drużynie bardzo mocnej, co też z perspektywy czasu zdaję sobie z tego sprawę, że tak to mogło się skończyć i zawodnicy, którzy grali zamiast mnie na boisku, byli o klasę ode mnie lepsi. Co najmniej, więc tak jak mówię, z perspektywy czasu wtedy pamiętam, mocno się denerwowałem nie grając, ale wiadomo, jestem ambitny i każdy, kto jest ambitny, chce zawsze być na boisku i pomagać drużynie. Wtedy to się nie udawało.
I konsekwencją tego roku było kolejne wypożyczenie do Olsztyna, do trenera Gardiniego, któremu też jestem bardzo wdzięczny, bo zaufał mi. Postawił na mnie w pełnym wymiarze, nawet gdy nie szło mi najlepiej, stawiał na mnie w kolejnym meczu i odbudował moją, można powiedzieć, pewność siebie tym swoim zaufaniem, co poskutkowało dobrą grą. W następnym roku wróciłem na już ten czwarty rok kontraktu do Rzeszowa, już grając w pełnym wymiarze. Sezon nie był może najlepszy, zajęliśmy szóste miejsce, ale na pewno też wyciągnąłem z niego naukę. Kontrakt z Rzeszowem się skończył, przeszedłem do Zaksy Kędzierzyn-Koźle, gram w niej drugi sezon. Jestem w tej chwili bardzo zadowolony, bo klub jest bardzo profesjonalny, mamy świetny sztab szkoleniowy, świetnych zawodników, dodatkowo gramy w europejskich pucharach, zdobyliśmy Mistrzostwo Polski, Puchar Polski, także nie można sobie, myślę, wymarzyć lepszego klubu, lepszego miejsca w tej chwili do grania w środkówkę niż Kędzierzyn. Jasne, czy po tych trzech latach w Spale wiemy, jaki tam jest bufet, jakie tam jest jedzenie, czyli musiałeś od razu nauczyć się gotować, czy już jakieś tam umiejętności kulinarne posiadałeś, musiałeś odświeżyć je? No cóż, na pewno musiałem, tak jak mówię, uczyć się wszystkiego od nowa. Czasem mama musiała poratować jakimś słoikiem czy innymi daniami, ale myślę, że to jest normalne, że większość ludzi też wyjeżdżająca do większych miast ratowała się tego typu rzeczami. Jeśli chodzi o moje umiejętności kulinarne, to są one absolutnie podstawowe. Jajecznica? Nie mam się czym pochwalić, rzeczywiście nie jem na jajecznicy na śniadanie, obiad i kolację, ale nie będę się na pewno, nie będę się na pewno wywyższał. Zainwestowałem trochę w sprzęty kuchenne, które mi pomagają gotować, i czasami też korzystamy z cateringu dietetycznego dla sportowców, co też jest czasami dużym odciążeniem w sytuacjach, gdzie sezon jest naprawdę intensywny, jest dużo grania, trenowania, mało czasu na to, żeby przygotować posiłki. Także jakoś sobie z tym radzę. Jasne, takie szybkie pytanie, szybka odpowiedź. Kto ma najszybszą rękę w polskiej siatkówce, ty czy Kuba Kochanowski? Ciężko powiedzieć, nie wiem, to nie jest pytanie do mnie, ale wiem, ale Kuba ma też bardzo, bardzo szybką rękę i potrafi na środku nią wyczyniać cuda. Generalnie szybka ręka jest też moim atutem, ale ciężko powiedzieć, kto ma szybszą, i czy może możliwe, że jest jeszcze ktoś, kto jeszcze szybszą dysponuje, ale w tej kto chwili... Kto ma szybszą lewą rękę? No to lewą mogę mieć ja w takim razie. Uzyskaliśmy odpowiedź, super. Przejdźmy może troszeczkę, zejdźmy z tematu siatkówki. Czy są jakieś inne dyscypliny sportowe, które gdzieś tam obserwujesz, interesujesz się? Tutaj przed rozmową, przed kamerą rozmawialiśmy o jakichś takim tutaj freak fightach, ale może tego nie będziemy poruszać. Co oglądasz najczęściej, co obserwujesz? No na pewno nie są to sporty walki. To nie jest raczej moim hobby. Jest to koszykówka, piłka nożna. Ciężko powiedzieć, która na pierwszym miejscu. A jeśli chodzi o koszykówkę, zdecydowanie NBA. I tutaj jestem od paru dobrych lat. Myślę, że to od Spały zaczęło się takie mocniejsze zainteresowanie. Nie jest ono aż tak mocne, żebym zarywał nocki. Wiadomo, że trzeba, będąc sportowcem, wysypiać się. Jak oglądam UFC, to nie widzę cię na czacie tam na Facebooku, żebyś był obecny, także rozumiem, to myślą się. Tak, raczej nie aż w ten sposób, ale zawsze rano jest przegląd, oglądanie skrótów, analiza. Interesuję się tym mocno, oglądam, mówię, powtórki, skróty głównie. Jeśli chodzi o piłkę nożną, Liga Mistrzów, wczoraj, przedwczoraj oczywiście oglądałem mecze. Skoro mówimy o pozasiatkówką, sporty olimpijskie, ale to tak już w mniejszym wymiarze, skoki narciarskie, piłka ręczna, tego typu rzeczy, ale bardziej sporty zespołowe. Ogólnie sport jest w moim życiu absolutnym numerem jeden, jeśli chodzi o wszelakie hobby, i to w każdej postaci, bo i jeśli mam chwilę wolnego, to też ciężko mi odpoczywać, po prostu leżeć na kanapie, tylko idę pograć, porzucać do kosza, pograć w siatkówkę, robić cokolwiek, byle był to sport, ruch. I także jeśli chodzi o czas wolny, to śledzę rozgrywki, śledzę różne dyscypliny. Generalnie no, sport jest jakby wszystkim i jest wszędzie. Jasne, a w reprezentacji jaka dyscyplina przeważa wśród wszystkich zawodników? Jaka jest najczęściej oglądana? Różnie, bo też zależy od człowieka. Wiadomo, że każdy ma różne zainteresowania, ale jest z kim pogadać o piłce nożnej, jest z kim pogadać o NBA, ale są też zawodnicy, którzy lubią sporty walki, także Michał Kubiak.
Tak, tak, wiem, że Michał interesuje się UFC i ogląda. Pamiętam, że jak byliśmy w Japonii na Pucharze Świata, oglądaliśmy walkę Joanny Jędrzejczyk. Wtedy w Japonii było bardzo wcześnie rano, więc akurat można było... Michelle Waterson, ostatnią walkę, tak? Tak, ostatnią walkę, którą wygrała. Pamiętam, że w którejś rundzie złamała chyba nogę, miała ją bardzo spuchniętą, tak. Ale dotrwała do końca, także pamiętam, że oglądaliśmy z Michałem tą walkę na telefonie właśnie na śniadaniu w Japonii. To zapadło mi w pamięć i on na pewno jest takim, jest zapaleńcem, jeśli chodzi o sporty walki. Jasne. Powiedz, na razie nie wybierasz się nigdzie z Kędzierzyna, ale w przyszłości, że to przewidujesz jeszcze jakieś zmiany, jeśli chodzi o twój klub? Oczywiście, w tej chwili mam kontrakt do końca sezonu z Kędzierzynem, jest mi tu bardzo dobrze. Ale oczywiście moim marzeniem było zawsze granie za granicą, szczególnie chodzi o Włochy. Tam według mnie jest najmocniejsza liga świata, grają najmocniejsze zespoły, grają najlepsi zawodnicy i to jest na pewno marzenie, żeby w tej lidze się sprawdzić, ale nie mówię, że będzie to za rok, że będzie to za dwa lata, po prostu chciałbym kiedyś spróbować swoich sił, też na zasadzie takiej, że to dany klub chce mnie pozyskać i rzeczywiście miałbym odgrywać tam rolę zawodnika grającego i stanowiącego w jakimś tam stopniu sile zespołu, bo polska liga jest też bardzo, bardzo mocna, w tej chwili w Kędzierzynie jest mi dobrze i tak naprawdę jeśli ma być to zmiana na siłę, to w Kędzierzynie jest mi bardzo dobrze. Ale trener, jak będzie oglądał ten wywiad, to chyba jeszcze nie zna na tyle polskiego i nie zrozumie tego, że gdzieś tam w oczach wyobraźni gdzieś tam wybierasz się do Włoch. To nie jest tak, że oczami wyobraźni wybieram się do Włoch, po prostu jest to moje marzenie. Tak jak moim marzeniem jest zdobycie medalu olimpijskiego, tak samo moim marzeniem jest kiedyś zrobienie kroku do innej ligi. Natomiast nie jest to tak, że myślę o tym cały czas i myślami jestem we Włoszech, a myśli moje są w tej chwili w Kędzierzynie. Poza tym nasz trener też jako Serb rozumie dużo po polsku, tak naprawdę języki są dosyć podobne i większość Serbów, która grała w Polsce, w polskiej lidze, szybko uczyła się naszego języka i nie stanowiło to dla nich wielkiego problemu. Także myślę, że mógłby coś zrozumieć, ale w tej chwili jesteśmy w Kędzierzynie, jest dopiero początek sezonu, także absolutnie moje skupienie jest tutaj na miejscu. Ale podpytujesz już kolegów, tak jak z reprezentacji, tak jak Mateusz Bieniek czy Bartosz Kurek grają we Włoszech i podpytujesz ich, rozumiem, jak to tam wygląda? Oczywiście, jesteśmy tam w kontakcie. Ostatnio właśnie Mateusz opowiadał o jakichś tam kulisach. Jest bardzo zadowolony z wyjazdu do Włoch. Świetnie funkcjonuje mu się w drużynie, uczy się języka włoskiego. Co też jest bardzo ważną kwestią, bo tam raczej, jeśli chodzi o język angielski, jest ciężko, trzeba się nauczyć ich ojczystego języka. A możesz mieć miesiąc czy dwa taryfy ulgowe, ale potem już rozmawiają z tobą po włosku. A to jest w kontrakcie gdzieś zapisane, że są takie wymagania, czy to po prostu jednak taki etos pracy? Wątpię, żeby były to zapisy w kontrakcie, chociaż oczywiście tego nie wiem, natomiast myślę, że to po prostu tradycją jest. Generalnie język włoski jest w siatkówce też językiem, można powiedzieć, takim wiodącym, bo i statystycy pracujący na wszelakich programach, na komputerach, wszyscy mówią po włosku. Ten włoski jest, można powiedzieć, takim językiem w siatkówce bardzo ważnym i można powiedzieć... Sekunda linia. Tak, tak, tak. No takie podstawowe zwroty, też mając wcześniej trenera Gardiniego, a w tej chwili trener Grbicz, który też bardzo dużo lat spędził we Włoszech, mówi świetnie po włosku, także ten język gdzieś tam się cały czas przewija i te podstawowe zwroty, szczególnie siatkarskie, znam, natomiast jeśli chodzi o biegłe mówienie i operowanie językiem włoskim, to jeszcze dużo, dużo brakuje. A jak oceniasz w takim razie umiejętność w zakresie języka polskiego trenera naszej reprezentacji? Może powiem tak, że on mówi wtedy, kiedy chce i kiedy musi. Potrafi zrobić świetne show. Może nie dogadasz się z nim biegle po polsku rozmawiając, ale pewne słowa rozumie, pewne słowa potrafi mówić, na pewno... Cenzuralne oczywiście. Tak, cenzuralne. Jak najbardziej. Pamiętam, po kwalifikacjach olimpijskich w Gdańsku miał przygotowaną przemowę, którą powiedział z pamięci. I myślę, że też polskim kibicom się to bardzo spodobało. Natomiast jeśli chodzi o komunikację w zespole, operuję językiem angielskim, bo wiadomo, że
żeby operować w stresie meczowym, w sytuacji, kiedy szybko musisz przekazać konkretną informację i musi być ona dobrze wypowiedziana, aby źle nie zrozumieć i wykonać dokładnie to polecenie, które trener od nas wymaga, to jednak potrzebny jest język, którym operuje najlepiej i który my zrozumiemy. Także dlatego mówimy po angielsku. Czyli cała reprezentacja mówi po angielsku, wszyscy są w stanie zrozumieć na czasie Vitala Heinena. Tak, tak. Myślę, że też to się zmieniło, bo w pierwszym roku, gdy on mówił, mieliśmy czasami problemy i nie wszyscy mówili, nie wszyscy rozumieli go dobrze, ale myślę, że też tu wszyscy poczynili postępy i wiadomo, gdy cały czas rozmawiasz, gdy cały czas słuchasz i oswajasz się z tym, to jest dużo łatwiej. Najlepszą nauką tak naprawdę nie jest to, co w szkole, a najlepszą nauką też ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że jest po prostu rozmawianie. A z ludźmi, którzy świetnie operują angielskim i to jest na reprezentacji to działało podobnie. Może ten pierwszy rok był trudniejszy, bo jednak to jest angielski z belgijskim akcentem. Może to było utrudnienie? Nie, trener mówi, ciężko powiedzieć, czy to jest belgijski akcent, czy to jest flamandzki, czy jakikolwiek inny. Natomiast na pewno trener mówi szybko, mówi dużo przede wszystkim. I na początku sprawiało to problemy, natomiast w tej chwili przynajmniej dla mnie nie ma kłopotu, aby zrozumieć w jakiejś sytuacji na czasie. A myślę, że inni zawodnicy też sobie świetnie z tym radzą. A teraz jeśli chodzi o trenera Grbicza, tutaj on był wiele lat świetnym rozgrywającym, jednym z najlepszych na świecie. Czy jest tak, że on gdzieś tam bardziej się skupia na u was, na rozgrywających i dużo im tam podpowiada i to jest jakiś taki główny element? Na pewno jest tak, że wiadomo, każdy trener, który wcześniej grał w siatkówkę, a to jest zdecydowana większość, a każdy grał na innej pozycji, każdy ma takiego swojego konika, jak to mówimy. Trener Gardini, poprzedni trener, był środkowym i zawsze miał wiele ciekawych uwag do środkowych. Natomiast wiadomo, że trener chce, aby cała drużyna grała lepiej, aby rozwijać grę całej drużyny jako zespół i każdego zawodnika indywidualnie. Vital Heinen dla przykładu był rozgrywającym, ale bardzo dużo poświęcał technice przyjęcia mojej, czy Artura Szalpuka, czy innych zawodników. I wiedział tak naprawdę wszystko o technice przyjęcia, mimo że był rozgrywającym. Trener Grbicz był rozgrywającym, ale również podpowiada wszystkim. Każdego chce rozwinąć, każdemu chce wpoić filozofię, swoją filozofię siatkówki i myślę, że każdy trener ma swojego konika, będzie na pewno miał większą intuicję taką boiskową, jeśli chodzi o konkretną pozycję, natomiast oczywiście chce, aby cała drużyna szła do przodu. W siatkówce mówisz, że jest taka tendencja, że jednak większość tych trenerów była, ale była siatkarzami kiedyś, natomiast w piłce nożnej na przykład José Mourinho, on chyba w piłkę nie grał na zbyt wysokim poziomie, a jednak okazało się, że jest super trenerem. Znasz taki przykład siatkówki? Cóż, ciężko mi sięgnąć pamięcią. Raul Lozano, przynajmniej jeśli chodzi o jego parametry, nie wydaje się, że, ale kompletnie nie wiem, jak wyglądała kariera Raul Lozano w siatkówce. Ja też nie znam jakby historii, nie wiem na jakim poziomie grał, ale myślę, że ciężko być w siatkówce, nie grając wcześniej w nią kompletnie. Myślę, że w piłce nożnej też jest tak, że nawet jeśli ktoś grał, nawet jeśli nie grał na wysokim poziomie, to jednak grał i przede wszystkim uczył się przy najlepszych, bo to też nie jest tak, że José Mourinho przeczytał 4 książki i nagle stał się najlepszym trenerem. To też myślę, że może grał, skończył karierę w młodszym wieku niż to zwykle bywa, ale na pewno uczył się przy lepszych od siebie trenerach. Uczył się od fachowców szanowanych na świecie. Wiem, że był wcześniej asystentem w Barcelonie. Także nabierał te szlify. Mógł spojrzeć z różnej strony, patrzeć, jaki jest warsztat tego trenera, jaki jest warsztat tego trenera, co mogę od niego wyciągnąć dobrego, a co mogę odrzucić. I myślę, że to właśnie taka praktyka, tak jak jest z językiem angielskim. Możesz się uczyć teorii, możesz się uczyć czasów, ale tak naprawdę jak potem rozmawiasz, to najważniejsze jest to, a jak się nauczyłeś praktyki, czyli jak się nauczyłeś rozmawiać z ludźmi, którzy, i czy nauczyłeś się słuchać i rozumieć tego, co oni mówią. A także myślę, że podobnie jest właśnie z kwestią trenerki. Jasne. Cel na ten sezon klubowy to, rozumiem, obronienie tytułu mistrza, tak? Oczywiście. Myślę, że w Kędzierzynie od paru lat klub stawia sobie najwyższe cele i nie zmienia się to w tym roku. Oczywiście wiele drużyn ma ogromny apetyt na mistrzostwo i wiadomo, że złoty medal jest tylko jeden, ale
Ale myślę, że my również jako Zaksa nikogo się nie boimy, znamy swoją wartość i mierzymy wysoko. Europejskie puchary? Tu także chcielibyśmy zajść jak najdalej, natomiast też zdaję sobie sprawę i myślę, że zdajemy sobie sprawę z ogromnej siły tych topowych zespołów włoskich czy rosyjskich. Losowanie w grupie wypadło całkiem pozytywnie, myślę, że powinniśmy z grupy wyjść, a co będzie później? Wiele zależy od losowania, wiele zależy od dyspozycji. Myślę, że mimo wszystko kluczem będzie dyspozycja na swoim podwórku, a w Europie to, co uda nam się ugrać, to będzie naszym sukcesem. Jasne, widziałem, że twój brat teraz występuje w Warszawie, bo obserwujesz jego, jak tam sobie radzi w rozgrywkach? Oczywiście, że tak. Też długo zastanawialiśmy się z rodzicami, gdzie Piotrek powinien kontynuować swoją inny raz naukę i dwa zbierać siatkarskie szlify. Zdecydowaliśmy się na Warszawę, na klub Metro. Bardzo, bardzo mu się podoba, jest w szkole sportowej, w której nie tylko spotyka siatkarzy, ale jest też ze sportowcami z innych dyscyplin, tak samo w internacie. Także jest to taka, myślę, fajna atmosfera panująca tam. Taka sportowa atmosfera, nie ma przez to też, myślę, takiego towarzystwa, w którym nieciekawego, w którym mógłby nabrać jakichś złych nawyków, także na razie mu się bardzo podoba. Mają tam dużo pracy, zaczynają lekcje od 7, kończąc często o 14-15, od razu jadąc na trening na drugi koniec miasta metrem. Także nie mają łatwo, ale myślę, że jeśli wejdzie w rytm i to przetrwa i zrobi, to potem będzie mu tylko łatwiej. Czyli ma taką spałę w stolicy, można powiedzieć. Tak jest, no tam też jest nauka, jest siatkówka i generalnie wiadomo, że na więcej, jeśli w pełni poświęcasz się siatkówce, jeśli w pełni poświęcasz się dyscyplinie sportu i chcesz w niej coś osiągnąć, to i również chcesz się uczyć mniej więcej na powiedzmy chociaż tym przyzwoitym poziomie, to mało czasu pozostaje na inne rozrywki, na życie towarzyskie. Jasne, patrząc na twój rozwój tutaj przez ostatnie kilka lat, można zauważyć, że przede wszystkim oprócz wiadomo umiejętności technicznych gry, to aspekt psychiczny, tutaj jest duży rozwój, większy spokój na boisku, czyli zapewniasz już, że nie będziesz kopał ławek dla rezerwowych? No myślę, że ty też możesz dobrze pamiętać, że w młodszych latach szczególnie różnie się zachowywałem po meczach, szczególnie po porażkach lub gdy mi coś nie szło. Oczywiście pracuję cały czas nad sobą i myślę, że też sam widzę postępy, natomiast też to nie jest tak, że wyeliminowałem to w pełni. Czasami też zdarza mi się zdenerwować i nawet jeśli chowam to w sobie, to wiem, że jestem nerwowy, te moje ruchy potem są bardziej, nie wiem jak nazwać to, elektryczne właśnie i gra się ciężej i najważniejsze jest to, aby tego nie okazywać i jakoś te emocje sobie tłumić i wyrzucać na bok. Co jest bardzo, bardzo, bardzo trudną sztuką. Takie można powiedzieć, że trzeba wygrać z samym sobą na treningu czy na meczu. I to często jest bardzo, bardzo, bardzo ciężką sprawą dla mnie. Natomiast na pewno akcji typu kopanie ławek, kopanie piłkami, to co się w przeszłości zdarzało, staram się unikać i mam nadzieję, że nie będą się już zdarzać. Unikać piłek i ławek, czy takich sytuacji? Nie, unikać wyrzutu agresji na oczach innych ludzi, może tak. Jasne. Często spotykasz się z tym, że taka gra psychologiczna na boisku występuje, czyli jakieś tam zaczepki pod siatką, spojrzenia w oczy. Czy ty w ogóle reagujesz na to? To robi na tobie jakieś wrażenie? Wiem, że Michał Kubiak często reaguje na takie zachowania przeciwników. On na takie reaguje, ale on też je tworzy, też próbuje przeciwników tym zdeprymować i patrząc na to, jak to wygląda, to często mu bardzo dobrze to wychodzi, bo on pod takim, można powiedzieć, jakby pod taką stymulacją, zaczepkami gra dużo, może nie dużo lepiej, ale gra bardzo dobrze. A w ogóle jego poziom gry nie spada, a wręcz wzrasta. Natomiast jeśli chodzi o innych zawodników, no to często potrafią się ugotować i obniżyć swój poziom gry, przez co mogą przegrać mecz. I tak było w wielu przypadkach, jeśli chodzi o Michała. Jeśli chodzi o mnie, to ja staram się jakoś od tego odcinać i oczywiście jeśli mój kolega kłóci się z innym kolegą, to będę tam i też wezmę udział w dyskusji, ale to nie jest tak, że będę tym, który to
który to zaczyna, ani który to jakoś chce sztucznie podtrzymywać. Raczej staram się skupiać na sobie i gdzieś to w swojej głowie układać, aby inne rzeczy mnie nie rozpraszały. Jasne, to są takie bardziej indywidualne sprawy, to nie ma mowy o tym na treningach, nikt tego nie analizuje, tak? Nie, takich rzeczy myślę, że się nie trenuje, to jest to albo to masz, albo masz na to taki pogląd i próbujesz przeciwnika wyprowadzić z równowagi, albo po prostu od tego się odcinasz i skupiasz się na sobie, na tym, aby jak najlepiej grać, nie patrząc na rzeczy, które są wokół. Nie no, pytam, bo widziałem kiedyś taką migawkę z treningu bodajże włoskich piłkarzy, gdzieś tam na komendę trenera upadali na ziemię i ćwiczyli udawanie przy ewentualnym faulu, więc może takie elementy też się pojawiają w treningach, ale mówisz, że nie. Powiedz, czego mógłbym ci życzyć w przyszłości, na najbliższą przyszłość? Nie będziemy wybiegać jakoś bardzo do przodu, ale tak jak mówiliśmy o Mistrzostwie Polski, o europejskich pucharach, reprezentacji, powiedz czego dokładnie. Zdrowia przede wszystkim i tylko i wyłącznie, bo tak naprawdę jeśli będzie zdrowie, to wszystko inne myślę, że będzie dobrze i jakoś się ułoży. Natomiast bez zdrowia jest bardzo ciężko, to bardzo podcina skrzydła i co pokazały przykłady różnych zawodników, kontuzje są tak naprawdę w sporcie najgorsze. I jeśli miałbym czegoś sobie życzyć, to chciałbym, żeby właśnie to było zdrowie i brak kontuzji. To życzę ci zdrowia i tobie i nam życzę medalu olimpijskiego i dzięki wielkie. Dzięki bardzo.